kim jest aktywny strzelec. Jest to osoba, która wchodzi do budynku. Wchodzi do obiektu użyteczności publicznej i dokonuje tam masakry. Aktywny strzelec nie bierze jeńców. Aktywny strzelec nie negocjuje. Aktywny strzelec nie pozostaje w miejscu. Porusza się po pomieszczeniu, szuka ofiar. Najważniejsza w życiu jest profilaktyka. Unikanie miejsc zagrożonych. Jeżeli widzimy, że coś się dzieje, należy się oddalić z takiego miejsca, uciekać jak najdalej, powiadamiać policję. Ale czy każde miejsce, do którego idziemy, jest miejscem zagrożonym? Chodzicie Państwo do teatrów, do kina, do centrów handlowych. Odwiedzacie różnego rodzaju dyskoteki, kluby. I w takich miejscach, jak pokazuje historia, najczęściej dochodziło do spektakularnych ataków. Zamachy wykonane przez samotnych wilków, aktywnych strzelców, pokazały, że należy stworzyć wzorce zachowań dla społeczeństwa, które w sytuacjach ekstremalnych zwiększą szanse ludzi na przeżycie. Po pierwsze, uciekaj. Po drugie, ukryj się. Po trzecie, walcz. Te trzy zasady bazują na odruchach naturalnych i na tym, co możemy w danej sytuacji zrobić. Jeżeli jesteś w otoczeniu, w którym słyszysz strzały, a nie widzisz przeciwnika, nie zastanawiaj się. Uciekaj w kierunku przeciwnym do zagrożenia. Uciekamy nisko. Chowamy się za naturalne przeszkody, które napotkamy. Krzesła, filary, zaułki. Uciekamy dotąd, a stwierdzimy, że jesteśmy bezpieczni. Nie zabieramy ze sobą rzeczy osobistych, jeżeli będą one ograniczały naszą ucieczkę, będą nas spowalniały. Jeżeli cokolwiek w trakcie ucieczki zgubimy, nie wracajmy się po to. Mienie nie jest warte tego, żeby za nie ginąć. Jeżeli napotkamy jakieś inne osoby, które próbują wejść do miejsca zagrożonego, ostrzeżmy je, uciekajmy razem z nimi. Jeżeli stwierdziłeś, że nie możesz uciec lub drogi ucieczki już nie są bezpieczne, należy przejść do drugiego wzorca zachowań. Ukryj się. Jeżeli się ukrywamy, pamiętajmy o tym, że ta kryjówka zawsze musi dawać nam jakieś szanse na przeżycie. Podczas ataku Andersa Breivika na wyspie Utoja ofiary niejednokrotnie chowały się wręcz pod ciałami innych ofiar. Wydarzenia z klubu Bataclan pokazały, że ta metoda nie do końca jest skuteczna, ponieważ napastnicy podczas ataku już dobijali osoby leżące na ziemi. Jeżeli mamy pomieszczenie, do którego możemy wejść i zamknąć się w tym pomieszczeniu, robimy to. Takie pomieszczenie barykadujemy. Gasimy światło, schodzimy ze światła drzwi i okien w taki sposób, aby nie można było do nas przez te drzwi strzelać, ani przez okna. Należy bezwzględnie wyciszyć telefon. Pamiętamy o tym, że musimy zachowywać się cicho, jak najmniej hałasować. Tego typu pomieszczenie nie może być też dla Was pułapką. Jeżeli uznamy, że jesteśmy bezpieczni, można zadzwonić na policję. Tylko na policję. Poinformujmy zawsze operatora z drugiej strony, gdzie jesteśmy, co się dzieje, gdzie prawdopodobnie znajduje się sprawca i czy jest uzbrojony. Jeżeli operator nas poprosi, żebyśmy się nie rozłączali, nie rozłączajmy się, bo możemy dostać cenne wskazówki do tego, żeby przeżyć. Jeżeli natomiast boimy się zadzwonić, bo napastnik może nas usłyszeć, można wysłać SMS krótkiej treści do osoby, która ewentualnie tą informację przekaże dalej dla policji. Ostatnim wzorcem zachowań jest zachowanie, które mówi walcz.
trzeba pamiętać o tym, że jeżeli podejmę walkę z przeciwnikiem, nie ma już odwrotu. Jak walczyć? Wszystkim, czym jest, co mamy dostępne pod ręką. Tępymi, poręcznymi lub ostrymi przedmiotami, które znajdziemy w danym pomieszczeniu. Walczmy z przeciwnikiem w jak najbliższym dystansie, praktycznie w kontakcie z nim, po to, żeby go zaskoczyć. Jeżeli jest kilka osób w pomieszczeniu, atakujmy razem. Należy pamiętać o tym, że każda sytuacja kryzysowa zostanie kiedyś rozwiązana. Gdy wejdą jednostki specjalne, antyterroryści, zostaniemy na początku tak samo brutalnie potraktowani, ponieważ służby ratownicze, które wchodzą, nie będą znały dokładnie pozycji napastników, nie będą wiedziały, kto jest kim i będą musiały bardzo szybko opanować sytuację dla naszego bezpieczeństwa. Należy położyć się na ziemi, zakryć głowę i czekać na polecenia. Jeżeli czujecie gaz, nie trzyjcie oczu, nie połykajcie śliny. To tylko potęguje działanie gazu. Nie wstawajcie bez polecenia. Nie biegnijcie w kierunku policjantów, ratowników, żołnierzy jednostek specjalnych. W wypadku ataku aktywnego strzelca w pierwszej kolejności pomoc polega na wyeliminowaniu zagrożenia. Dopiero potem na pomocy poszkodowanym. Jeżeli widzicie, że policjanci, ratownicy podejmują walkę z przeciwnikiem, nie pomagajcie im w tym. Nie będą wiedzieli, kto jest kim i możecie tylko przeszkodzić i narazić siebie na utratę życia i zdrowia. Zamachy z wykorzystaniem urządzeń lub materiałów wybuchowych są jednymi z najczęściej wykorzystywanych metod ataków terrorystycznych na świecie. W Bostonie podczas maratonu w 2013 roku zostało użyte urządzenie skonstruowane na bazie szybkowaru. Podobne urządzenie użyte zostało w maju 2016 roku we Wrocławiu w autobusie komunikacji miejskiej. Tego typu przykłady pokazują, że urządzenia wybuchowe mogą być wszelakiej konstrukcji, wyglądać jak przedmioty codziennego użytku. Dlatego jeżeli widzimy, że ktoś zostawia jakiś pakunek, oddala się od niego, zachowuje się w jakiś dziwny sposób, powiadomy osobę odpowiedzialną za daną przestrzeń, czy to będzie restauracja kelnera, czy to będzie autobus, kierowca autobusu, czy to będzie kino, obsługę kina. Bardzo ważne jest to, aby nigdy nie dotykać takiego pakunku, nie przesuwać go, nie zaglądać do niego, co się tam znajduje, nie przenosić go, nie wynosić. Każda nasza ingerencja może powodować to, że doprowadzimy do wcześniejszej i niepotrzebnej detonacji takiego urządzenia. Jeżeli w autobusie dojdzie do podłożenia ładunku wybuchowego, kierowca powinien autobus natychmiast zatrzymać, zgasić silnik i zarządzić natychmiastową ewakuację autobusu. Jeżeli mamy z sobą różnego rodzaju ciężkie przedmioty, stwierdzimy, że to będzie opóźniało naszą ewakuację, zostawmy. Ale jeżeli możemy zabrać nasze rzeczy osobiste, zabierzmy, z uwagi na to, że pomoże to później służbom w rozpoznaniu lepszym zagrożenia. Będą mieli mniej przedmiotów do przeszukania. Kierowca powinien powiadomić innych użytkowników drogi, żeby opuścili ten rejon jak najszybciej. Pamiętajmy, oddalmy się na bezpieczną odległość. Taką odległością jest minimum 150 metrów, ale nie zawsze teren, w którym się znajdujemy, pozwoli nam oddalić się na tą odległość lub czas. Wówczas należy wykorzystywać wszystkie zasłony techniczne, jakie spotkamy, zasłony terenowe. Aktywny strzelec to nie tylko osoba, która posiada przy sobie broń palną, to również osoba, która posiada przy sobie niebezpieczne narzędzie w postaci noża, maczety, jakiegokolwiek ostrego narzędzia, które może zadawać skutecznie ciosy i uderzenia. Co robić w sytuacji takiego ataku? Przede wszystkim kierowca autobusu powinien umożliwić ludziom jak najszybciej opuszczenie niebezpiecznej przestrzeni. Szukamy bezpiecznej kryjówki, skąd będziemy mogli powiadomić służby, policję o tym, co się wydarzyło. Te proste wzorce zachowań w sytuacjach kryzysowych mogą ocalić nasze życie.